Niech panu powie, że rozdział jest zamknięty. Sprawiłam mu przykrość odchodząc, ale nie mogłam postąpić inaczej. Nie byłam z nim szczęśliwa. Niech pan jej powie, że to teraz będzie ze mną szczęśliwa. Szczęśliwsza niż kiedykolwiek. Żyjąc z nim, wpadłam w depresję. W depresję, rozumie pan? Polako, stole! Ale to dlatego, że mnie często nie było w domu. Nie, właściwie kiedy był w domu, wpadałam w depresję. No to bardzo miło. Pan to słysza? Pan uważa, że to jest w porządku? Kobieta, ta, której chce się zabić, ta, której starczą się nad to rozpaczy, jeszcze nie pogrąża. Pan nie powie, że to nie jest w porządku. Zawracamy mu głowę naszymi historiami. Właśnie, że nie, to jest przyjaciel. No i pani powie. To przeskoczmy teraz, co prawda jesteśmy w Słupsku, ale ty wcześniej przeskoczyłeś z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Słupska, no tak można powiedzieć całą Polskę. Jeszcze Łódź. Jeszcze byłeś w Łodzi. Dwa lata. Właśnie. I też twój ojciec był znanym aktorem i chyba wybór tego zawodu, tego jedynego, tej największej pasji w twoim wypadku był oczywistą oczywistością. Nie było sporu, nie było tutaj dylematu. No szczerze mówiąc nie. Jak większość ludzi, którzy są w okolicach matury, w tamtym okresie ja nie wiedziałem, co ja chcę robić. Bardzo mnie zawsze ciągnęło do tego, żeby występować, żeby rozumiałem ten świat teatru i filmu i kina, ale te decyzje to podjąłem jakieś 3 miesiące przed egzaminami wstępnymi. Tak, znaczy w ostatniej chwili, kiedy można było składać te zgłoszenia, to wtedy podjąłem te decyzje. Czyli późno. Bardzo późno, tak, tak. No tak jak mówiłem, tata całe życie mi mówił, synu, tylko ty mi tego nie zrób i nie zostań aktorem, proszę cię. Zawiodłem jego oczekiwania w tej dziedzinie, ale myślę, że koniec końców jest zadowolony. Zostałeś tym aktorem i chyba dobrze. Trafiłeś do nas, do Słupska. Tak. Tutaj możesz wykuwać te no, największe role, czy te swoje pierwsze role. Mhm. I było już ich kilka, czy kilkanaście, bo jesteś u nas już chyba 4 czy 5 lat. Tak. To ogólnie ról to już pewnie mam ponad 20 zrobione. Ponad 20. No to te, co ja tutaj mam, to chyba nie są wszystkie. I właśnie, no i czy była taka opinia za nami kolejna, no ale na pewno wcześniej też były takie, które były takim twoim numerem jeden w tej rankingu twoim, takich, no, że sobie tam wpisałeś. No, to jest numer jeden, to zagrałem, z tego się najbardziej cieszę. Było takich? Była taka realizacja z Krzysztofem Galosem jako reżyserem. Zrobiliśmy tu wariacje enigmatyczne. Dwuosobową sztukę, w której grałem postać Erika Larsena, takiego człowieka, który stracił żonę i pisał listy miłosne do kochanka swojej żony, podszywając się za tę żonę. Bo tak bardzo za nią tęsknił, że pisząc w jej imieniu, bo on nie wiedział ten kochanek, że ona umarła, pisząc w jej imieniu w jakiś sposób ją ożywiał dla siebie. I jakoś w tej sztuce poczułem coś nowego, coś takiego... Ale coś takiego bliskiego realności, rzeczywistości, życia? Myślę, że też. W każdej pracy przychodzi taki moment, w prawie każdej, jak dobrze idzie, to przychodzi taka próba, która jest przełomowa, kiedy aktor albo dostaje jakiejś histerii, albo dostaje jakiegoś, nie wiem, napadu niesamowitej energii albo agresji, Bóg wie czego, ale od takich prób się zaczyna rola dziać na poważnie. I w tamtej realizacji to nastało dosyć szybko i jakiś fragment tego złamania został już do końca. I bardzo jakoś przeżyłem tę pracę z tą rolą i chyba z tej jakoś cieszę się najbardziej. Najbardziej. Tak myślę. Słyszał to wszystko! Co mu naopowiadał ten twój Edgarek? Puść mnie, to boli! Co niczego sobie nie wymyśliłeś? Tylko usłyszał to, co mu powiedziałaś, leżąc na kozetce, akurat w tych parę chwil, kiedy on siedział w fotelu! Nie powinna była tu
Znam się od godziny, jestem pewien, że ani minuty się tam nie mówi. Zaczekaj, bo na pewno swój. Słuchaj, no wspomniałeś trochę o tym, że no, kiedyś graliście dla tych bezdomnych, tak? Tak, ale to poza teatrem, to poza teatrem, w Warszawie gdzieś tam. Oczywiście, tak. Ale właśnie, bo tak chcę to połączyć z pytaniem, czy przygotowaniu każdej kolejnej sztuki towarzyszy taka obawa, że no może się nie spodobać, no może coś, czy na pewno się spodoba publiczności? Jest taka zawsze niewiadoma, czy się im będzie podobało. No i co? Czy to się w ogóle nad tym zastanawiacie? Czy to jest jakby podejmowane przez... Gdyby ludzie, którzy zajmują się poważnymi rzeczami, bo mimo wszystko nie myślę o zawodzie aktora jako o takiej bardzo poważnej rzeczy, jak nie wiem, bycie policjantem, żołnierzem, lekarzem. Kimś, kto sprawuje władzę. To są poważne rzeczy. I gdyby ci ludzie wiedzieli, jak my się przejmujemy, jak dla nas to są dramaty życiowe, że ktoś nie wszedł we właściwym momencie przez te sztuczne drzwi na scenie, albo że nie wiem, że nie wybuchła jakaś petardka, że nie zaświeciło się światełko. Dla nas to są tak ważne rzeczy, że myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że napięcie, które towarzyszy i stres aktorom przy tej pracy jest absolutnie porównywalne z napięciem, i nie chcę urazić ludzi, którzy się tym zajmują, ale z napięciem chirurga przy stole operacyjnym. To jest dla nas ogromny stres, zarówno w trakcie przygotowania sztuki, jak i przy, no może nie każdorazowym graniu, ale pierwsze 10-5 spektakli to jest dla nas... Nawet to już nie mówię o tremie, o takim stresie po prostu związanym z tym, czy dam radę, czy nie zapomnę tekstu, ale ta odpowiedzialność zbiorowa za to, czy to w ogóle się podoba, towarzyszy nam zawsze niezależnie od tego, jaki mamy odbiór z widowni. Bywa tak, że gramy komedię i widownia pięknie się śmieje w pierwszym akcie, czujemy, że dostarczamy tej radości ludziom i to wszystko działa. I na przerwie, no ktoś mógłby myśleć, co robią aktorzy na przerwie, a my siedzimy tam za sceną, palimy papierosy i myślimy, kurczę, nie za dobrze tu zrobiłem, no śmiali się, ale tam mogli lepiej, nie wiem, w tym drugim akcie dopiero będzie ta trudna scena i naprawdę to bardzo sporo nas to wszystko kosztuje. Czyli nerwy są. Na scenie i za sceną. Za sceną. I przed spektaklem też. Tak. Długo jeszcze potrwa ten cyrk? A ty? Co tutaj robisz? Gdzie jest ten mąż? Zrobiłem przed chwilą zaszczyt facetowi, któremu spadła na głowę roleta i który nazywał się François Pignon! No to ja jestem François Pignon! Pytałem wcześniej o obawy o publiczność. Pytałem też o twój numer jeden. A teraz zapytam, czy był w historii taka rola, albo w ogóle taki spektakl, który oceniłeś jako... No, pomyślałeś sobie, no co to za shit, no po prostu, co to ja muszę zagrać, co to za rola? Nie zagram tego. Panie reżyserze, nie. Jeżeli w trakcie pracy jestem w sytuacji, że proponuje mi się coś, na co mój zmysł smaku, estetyki i taki już elementarny nie może się zgodzić, to ja... Zresztą teraz już mało jest takiej pracy w teatrze, że reżyser jest jakimś generałem i Bogiem. Zdarza się tak oczywiście, ale w takich sytuacjach staramy się wszyscy interweniować, to znaczy negocjować z reżyserem, spróbujmy to załatwić innymi środkami. Ale oczywiście zdarzyło mi się grać nieraz w spektaklu, który czułem, że to nie jest tak, jakbym chciał, i albo przeze mnie, albo czuję, że po prostu ten spektakl nie... To nie jest takie coś, w czym ja nawet chciałbym brać udział, ale zawodem aktora jest przyrównywany do prostytucji. My czasami musimy się sprzedać, to jest nasza praca, że występujemy czasem w czymś,
w czym nie zawsze byśmy marzyli, żeby występować i musimy zrobić wszystko, żeby jakoś to obronić i wyjść z twarzą. Takim moim najbardziej konkretnym doświadczeniem jest Kabaret, pierwszy spektakl, który tutaj miałem przyjemność robić. Ja trafiłem tutaj zaraz po szkole, reżyser Andrzej Maria Marczewski, który pracował, niesamowity reżyser, który nie ma, który działa takimi środkami na aktora, że dla niedoświadczonego aktora to jest bardzo trudne, a dla doświadczonego to jest fenomenalne. Ja byłem wtedy bardzo niedoświadczonym aktorem i miałem takie poczucie przy tej premierze Kabaretu, że to mi bardzo nie poszło, ale dzięki Bogu mieliśmy możliwość grania tego Kabaretu przez parę lat i jeszcze zagramy w tym roku Kabaret. I przez te lata mam poczucie, że rola, która była moim jakimś wstydem trochę, teraz jest jakimś rodzajem mojej dumy, że ja, ta rola dojrzała razem ze mną i teraz już się jej nie wstydzę. Ja już widziałem lekarza, co mi mogło stać żyły, ale pacjenta? Poczekaj, żeby mi to nie powiedzieć, bo nie zdążyłem. A, wiesz co, on płuje bez uprzedzenia, jak szerszy rach! Przyszedł wreszcie ten kolona! Przyszedł, jeszcze chce mnie bić! Lekarz, to jest wstyd. Zamknij się, Marcinie! Natychmiast się pan uzajmie, doktorze! Dobrze, spokojnie. Proszę usiąść. To przez niego zrobiłem panu zastrzyk. Powiedział mi, że to pan jest winą. A mnie powiedział, że na kilometr wygląda pan na nieudacznika. Dlatego, że wprowadził mnie pan w błąd. Śpieszy mi się, doktorze. Można jednak przekuć taką, mimo wszystko, gorszą rolę. Drugoplanową, czy jakąś taką niefajną, na najlepszą. No, najlepszą, taką, no dobrą. Numer 3, numer 4 na liście. Ale zapytałem to dlatego, że kiedyś był taki film Aktorzy Prowincjonalni, gdzie oni tam wystawiali wyzwolenie Wyspiańskiego i ten główny aktor tam się kłócił z reżyserem, że nie, no tu pocięte, tu pan wyciął, no to co z tego zostaje? I czy były takie kłótnie z reżyserami, że no parę dni reżyserze, no jednak no, zostawmy ten tekst, niech to będzie. Albo coś koło tego, czy raczej to się nie zdarza? Nie, zdarza się absolutnie. Negocjacje są, tak? Negocjacje, czasem kłótnie, czasem jest trzaskanie drzwiami, czasem spektakle teatralne powstają w bardzo różnych atmosferach. Czasami to jest taka zimna relacja, zupełnie czysto profesjonalna, czasami jest duża zażyłość, taka rodzinna atmosfera, a w obu tych, powiedzmy skrajnie różnych środowiskach, atmosfery pracy, zdarzają się kłótnie, spory, one przybierają różne formy i czasami bardzo spektakularne. O tekst, o sposób gry aktorskiej, aktorzy czasami... tak, aktor bardzo często próbuje, na przykład aktorzy w trakcie pracy nad rolą zżywają się z postacią i czasami nie chcą, myślą o tej postaci czasami lepiej niż... Reżyser myśli, że no stary, ty tu grasz jakiegoś ostatniego sukinsyna, więc co ty tutaj próbujesz grać jakiegoś szlachetnego człowieka? A aktor tak zaczyna kochać tę postać, że znajduje jakieś szlachetne pobudki, które sprawiają, że ta postać robi różne złe rzeczy. I czasami to jest bardzo trafione, dlatego że najciekawiej też moim zdaniem dzieje się w teatrze i w filmie jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z postaciami, że z każdą możemy się zidentyfikować. Że nawet z najbardziej czarnym charakterem, jeżeli widzimy, że on jest ludzki, on może być pokrzywiony, ale ma na przykład w sobie jakąś miłość. I on z miłości robi coś strasznego, albo no nie wiem, ma jakieś swoje ludzkie odruchy, to wtedy jest najciekawiej. Aktorzy bardzo często potrafią prześcignąć reżysera w odnajdowaniu naprawdę niesamowicie ciekawych dróg, dróg życiowych swojej postaci.